czas umrzeć. Żegnaj! Udało ci się oczyścić siedlisko zła z diabelskiego pomiotu. Może dzięki tobie zdołam odzyskać wiarę w ludzi. Twoją nagrodą będzie trening w umiejętności, którą sobie wybierzesz.
strzeż się. Zło przed nami jest silne. Dziękuję ci. Dzięki. Czegoś ci trzeba? Pozdrawiam cię.
Dobrze cię widzieć. Yeah!
Dziękuję ci.
przyszedł czas, że żywcem pogrzebana została hrabina, która niegdyś kąpała się w odmładzającej krwi setek dziewic. A jej zamek, gdzie dokonano wielu strasznych czynów, szybko obrócił się w ruinę. Nad podziemiem... To twoje.
kobiet. Nie mogę tego użyć. Thank you.
zbyt wiele pustych grobów. Chodź! Idź za mną! Ah!
Pozdrawiam cię. To oczywiste, że stoi przed nami zło, które ciężko pojąć, a co dopiero z nim walczyć. Jest tylko jeden horadrymski mędrzec, biegły w tajemnej wiedzy, który mógłby nam służyć radą. Nazywa się Deckard Cain. Musisz udać się do Tristram i odnaleźć go. Mam nadzieję, że znajdziesz go żywego. Dobry wieczór. Tristram leży zbyt daleko, żeby dostać się tam piechotą. Zanim udałoby ci się tam przybyć, Cain już by nie żył, ale istnieje magiczny portal, który cię tam przeniesie. Aby go otworzyć, trzeba stanąć w kręgu kamieni i dotknąć ich w pewnej kolejności. Można ją odczytać z runów wypisanych na drzewie Nifussa. Musisz odszukać to święte drzewo i wrócić z jego korą. Ja odczytam runy, które pozwolą na otworzenie magicznego portalu. Nie mogę ci już nic powiedzieć o tej starożytnej wieży. Mogę wprost uwierzyć, że udało ci się pokonać krwawą orlicę. Chociaż niegdyś była moją najbliższą przyjaciółką, modlę się, aby jej umęczona dusza została na zawsze wygnana. Prawdziwie zasługujesz na mój szacunek i na lojalność Łotrzyc. Oddaję ci do dyspozycji kilka moich najlepszych wojowniczek. Na korze Inifusa widać tajemne runy, a Kara potrafi je odczytać jako zapowiedź naszej zemsty. Czyżby nagle obrzydło ci bogactwo? Dobry wieczór! Wiele miesięcy temu spotkałem kilku mieszkańców Tristram, którym udało się przeżyć. Powiedzieli, że Cain oszalał i nie potrafi już odróżnić prawdy od fantazji. Lepsze puste kieszenie niż pełna mogiła. Nekromanta! A już myślałem, że nie będę musiał oglądać więcej takich jak ty. Ale widzę, że przez te wszystkie problemy w okolicy zjawiło się tu wielu różnych awanturników. No cóż, twoje pieniądze są tak samo dobre jak inne. Jeśli masz jakąś niepotrzebną broń, trochę złota albo jakiś kamień szlachetny, to w zamian dostaniesz ode mnie wyposażenie, jakiego będziesz potrzebować w czasie swoich wypraw. No, nie ma się co zastanawiać. Wszystko, co sprzedaję, jest przedniej jakości, a w dodatku dostajesz dwudniową gwarancję. Początkowo niektóre z tych dziewuszek nie były takie miłe. Już prędzej bym się zlał do własnego kufla z piwem, niż bym miał leść do Tristram. Zgadnij, dlaczego nazwałem twoim imieniem pryszcza na swoim tyłku?
On też nie daje mi ani chwili spokoju, jak tylko sobie usiądę. Jeśli przyniesiesz korę drzewa Nifusa, a Kara wytłumaczy ci, jak się dostać do Tristram. Nie masz zamiaru się poddawać, prawda?
Nie mogę tego tutaj zrobić. Dobry wieczór. Nie w mieście.
Do widzenia! Uciekaj stąd! Dzięki. Dziękuję ci. Dzięki.